Siemanko, witam Was w piątek. Słuchajcie, pierwsze co, od czego zaczynam dzisiaj, to jest ten zagruntowanie tej ściany. Na dworzu sobie jeszcze mży trochę, więc zagruntuję. No i mam nadzieję, że do czasu trochę to się uspokoi tam na zewnątrz już, bo wszystko na to wskazuje i będzie można działać tam z siatką, z klejem, skończyć tam ten szczyt. No a później wrócić tutaj i zacząć kleić styropian. Także takie są plany na dzień dzisiejszy. Tu sobie osłoniłem trochę ten silnik. Zagruntuję to i zaraz idę mieszać zaprawę. Ja się biorę za mieszanie, słuchajcie, i tu mamy 9.08, czyli to jest ten świeższy klej teoretycznie. Zobaczcie, ile zbryleń tutaj na nim jest, w nim jest, znaczy się. Także nie ma chyba reguły tutaj odnośnie tej daty. Nie ma co się tym sugerować, bo to jest to, co się znalazło w worku. Worek pełen, bez żadnych dziur, bez niczego, więc myślałem, że może rzeczywiście te z czerwca, z końcówy czerwca są takie dziabnięte, ale niestety. Dobrze, że wszystkie przesiewam, bo już mi chodziło po głowie, żeby wsypać od razu, powiem wam. Mówię, a to ten z sierpnia to pewnie będzie dobry i bym sobie nasypał. Ja mam 3 paski wklejone i zaraz muszę iść umieszać sobie jeszcze materiału. I ten, i dokroić kolejnego kawałka siaty. To będę musiał z drabiny sobie ogarnąć. W sumie mam rusztowanie, ale jak je podstawię, to będę musiał zaraz je odsuwać, żeby tutaj dojść, to wolę sobie z drabiny to opierdzielić. Czyli żabka znowu leci? Nie, myślałem, że coś mnie tutaj leci. No i co, robi nam się tam jakieś zgrubienie na pewno na tym łączeniu tutaj, ale to wiadomo, że przy szpachlowaniu z drugiej tej będę leciał w tą stronę po długości i powinno to zginąć. Taką mam nadzieję, no zresztą tak musi być, bo innego wyjścia nie mamy, także będzie trzeba sobie lecieć w tą stronę na tym łączeniu i jakoś to zgubimy, zniwelujemy. No i tyle, dobra, to lecę mieszać następny kawałek, tutaj zaraz sobie wymierzę i lecimy z tym dalej. Już niedużo zostało. I następny worek z sierpnia, zobaczcie jaki bałagan. Wychodzi na to chyba, że te z sierpnia są rozpieprzone, a nie te czerwcowe. No ja sobie wklejam ten dłuższy pasek, zaraz ściągam dużą blachą i zaraz jeszcze te dwa docinamy i wklejamy i będzie koniec. I lecę, końcóweczka. Jeszcze dookoła kabelków, tylko objadę takim zygzakiem, bo inaczej za bardzo nie wiem, jak to bym miał zrobić. I mamy zakończone to. Klej został, czyli trzeba narożniki ogarniać te przy bramie. I tak to by wyglądało. Mamy to skończone. Do południa się udało, tak jak mówiłem chyba nawet wcześniej, za 15. Nie wiem, czy jest tu sens macać cokolwiek jeszcze, powiem wam, bo zaraz coś narobię, jakiś tych. Aha, tam muszę tylko na róg, bo nie mam czym dojść, to pójdę po blaszkę taką małą. Gdzie ty to wrzuciłeś? Co ty robisz, chłopie? I ten. Może tu małą blachą tylko dotnę przy tym i ja się później skrobnie. Nie będę już tu ruszał, bo zaraz spartolę, idę po blaszkę. Tam w narożniczku tylko dokończę i no i jakaś szybka przerwa, wracam i biorę się za narożniki te tam dookoła bramy garażowej, żeby to było już ogarnięte też, bo i tak kleju zostało, nie wiem, czy nawet nie jest za dużo, czy jeszcze jakieś palety nie opierdzie, no zobaczymy. Dobra, ja się zabieram za tą bramę. Pierwsze co, to sobie kleję te gumy, żeby ich tu nie zafajdać, taśmą zabezpieczę, no i później będę mógł, jak to się nazywa, brać i tu wkleja te narożniki. Zanim ja to zrobię, kurde, to powiem wam, nie wiem, czy ja dzisiaj tutaj na ten styropian w ogóle wjadę. A słyszę, że też Radek, kurde, ten kruszy ten gruz, co ostatnio tam pomagałem mu zwalić. A
ten gruz, który skruszy, to właśnie jedzie do mnie tam koło Blaszaka, bo to tam się zrobiło na maksa. I nie wiem, czy też jutro nie będzie misji przywiezienia tego i tam rozgarnięcia. Bo tam chyba z tego, co mówił, to już kubka się uzbierała taka na przyczepę od traktora jedno. Więc jest możliwe, że jutro, chociaż może nie od rana, bo on teraz nocki robi, więc pewnie koło południa może się okaże, że będziemy to przywozić. Nie wiem, czy na przyczepce właśnie, czy traktorem się uda syfkiem zagadać. No, trzeba to będzie załatwić, bo w tygodniu to szkoda czasu. Więc może się okazać, że jutro też nie ruszę tego klejenia tutaj. Chyba, że od rana coś pokleję, a później ogarnę ten gruz. No zobaczymy, jak to będzie. Później też jadę do kuzyna wymieniać opony na zimowe Volvo. Więc też już nie będę miał za bardzo czasu, żeby posiedzieć dłużej w robocie. No zobaczymy, jak to pójdzie. Też będę w stanie, wrzucę sobie na podnośnik tam akurat, bo wujek ma warsztat. Siemaneczko. Jak coś to zadzwonię może w poniedziałek, to byśmy to rusztowanie rozłożyli, nie? Ten, jak to się nazywa? No bo sam sobie nie dam rady, to mówię, Romka wezmę do pomocy. Nie pomoże to rozłożyć, żebym tam sam się nie szarpał. A co do tego, to wujek właśnie warsztat otworzył niedawno. I ma podnośnik, wymienia też opony. No i kuzyn też tam działa przy okazji sobie na tym warsztacie. I będę miał okazję, słuchajcie, już zajrzeć pod Volvo, bo jestem w szoku, powiem wam, jeśli chodzi o zawieszenie. Przejechaliśmy Volvem, kurde, 120 tysięcy kupiliśmy, no to mamy prawie 190, no to 70 tysięcy kilometrów. I słuchajcie, nic nie puka, nic nie stuka, tylko serwisy robię olejowe, filtry wiadomo do wymiany i żadnych stuków, a u nas ta droga jest naprawdę... U nas te drogi są słabe tu dookoła, no więc coś powinno się wytłuc, dlatego jutro będę musiał, kurde, wziąć na podnośnik i zajrzeć w te zawieszenie, chociaż jakieś stabilizatory, kurde, by wymienić, bo powiem wam, że chociaż z drugiej strony jak na oryginałach jest wszystko zawsze wymieniane, to te oryginały też dłużej wytrzymują, to nie ma co się oszukiwać, niż tam jakieś to tanie zamienniki. I tak też zrobię. Siemaneczko, co tam dzisiaj działałeś? No byłem w rynkowie pomóc. Romanie? Nie, na taczkę idą w piwnicę. Aha, włożenie, tak? No. Myślałem, że dłużej będziemy. A, szybko zeszło? No to dobrze, przy piątku, nie? O. Szybki fajrant. Chłodno dzisiaj, co? No. Patrzyłem teraz na termometr, to 5,7 tylko pokazuje, niecałe 6 stopni. Szału nie ma. Znaczy będę zakładał teraz ten do wewnątrz, wiesz, bo ten mam zrobione, a nie miałem tamtych, kurde, musiałem kupić i tu muszę jeszcze osadzić te narożniki i będzie można obrabiać ościeża. Kurde, jak tu dojść do tego? Jakoś tak sobie ustawię. Chyba. Jakoś leci, co? Żeby mnie nie było. Co? Żeby mnie złapało mnie te choróbsko, to... A co, chory byłeś? No. Co ty mówisz? No my też coś ci powiem średnio. Ostatnio, kurde, się czułem 3 dni takie no, do dupy, ale bez gorączki, tylko że... A ja gorączkę miałem w środę wieczorem, że... Ta? Ujej. Ja tylko, kurde, węch straciłem, ty i smak, w ogóle nie mam kompletny. Od 2 dni, nie wiem, mógłbym jeść, nie wiem co, ale nie czuję za cholerę, nie, smaku. No teraz, bo piłem, nawet jest, Janek postawił piwo, więc mówi, to chodzi, pijemy po piwie. Tak nie miałem chęci, nie? No. Bo 2 łyki zrobiłem i nie mam nawet smaku piwa. No. Oby przeszło jak najszybciej. Mnie też trochę trzyma, ale najgorszy już za mną chyba. Kiedy ja tak się czułem słabo, we wtorek chyba. Jeszcze się do
dobrze czułem, a później wiosek przyszedł. Jak mnie przebił z byków, z kombinatu. A, to w lesie działaliście? No nie, to domu robiłem. Aha. Ale to wiesz, biegasz, kotłownię mu tam sprzątałem. A. Wypalałem te śmieci takimi potrzebne. A. No i wiesz, gdzieś się może spociłem, przewiało i... Tak, no dokładnie, dużo nie trzeba. No. To plany jakieś na weekend, czy wolne? Nie wiem, czy to będzie. No ja właśnie w poniedziałek chyba po rusztowanie będę jechał. Jeszcze nie jestem pewien, bo chyba z dwa paski sobie zrobię, zanim rusztowanie postawię, to sobie wkleję z dwa paski chyba. I ten, i wtedy skoczę, to byśmy rozłożyli, bo to kurde, to te takie, wiesz, systemówki te, nie? Że masz ramy. A te, co mieliśmy na tym? Takie, co Sylwek stawiał u siebie na szczycie, nie wiem, czy widziałeś, jak robili tam ten szczyt z drugiej strony. No gdzieś są takie szerokie. No trochę szersze, one chyba koło metra mają szerokości. No i tam jak dach robiliśmy. No to takie właśnie, no. Tu we dwóch to moment, będzie 15-20, pół godziny i będzie mi postawione, nie? Tak. Tak. Ostatni raz takiego to ja nie pamiętam kiedy robiłem, kurde, z 20 lat temu chyba. Bo w Anglii jak robiłem to na rurkach wszystko jest skręcane, nie wiem czy widziałeś takie. Rurki tylko masz i takie kurde, jak to powiedzieć. No łapki do tych rurek i wszystko z rur po prostu. Masz rury i z rur, gołych rur składasz rusztowanie, takie mają te sposób. Wujas z Norwegii robił, to mówi, że też używali takich. Też nawet spoko, to trochę zabawy jest w tym, żeby to ustawić, nie? Ale fajnie, bo na nierównym terenie też sobie ustawiasz elegancko, nie? Bo, znaczy nie, bo jak rurek robisz, to jak chcesz sobie to montujesz na tych łącznikach. Możesz mieć tutaj na zero, a tam metr wyżej, a i tak rurkę dasz sobie wyżej, a w poziomie tą następną przykręcisz i bezproblemowo masz, wiesz, na nierównym terenie możesz sobie to składać. Także spoko też. Ale samemu za cholerę też, znaczy nie, jak kiedyś tam rzeźbiłem przy domu, jak robiłem, to samemu mi się udało kawałek rozstawić, ale jest niełatwo, nie, ogólnie, dwie osoby, z tymi rurkami, to ci się, a musisz w pionie, poziomą, znaczy się musisz przytrzymać, żeby ją przyłapać, nie, i jest z tym zabawy trochę, ale jak we dwóch, to elegancko też idzie, ale w Polsce nie widziałem takich pojęć, nie wiem, czy się używa takie rusztowanie, nie spotkałem się, tu jeszcze jakieś choinkowe też jest w Polsce, nie, Tak się mówi, czy coś takiego. Ale nie używałem też nigdy. Dobra, ja już po przerwie, słuchajcie, ukleiłem sobie tutaj jeszcze raz ją wewnątrz, bo ta listwa też ma taki bok tutaj, żeby go nie upaprać. To też od razu wziąłem i obkleiłem to, trochę mi z tym zeszło. Ale już teraz nic nie ubrudzę. No i docinam kawałka, 2, 2, 4, 5. Ucinam kawałka i będę musiał z jednej strony siatkę uciąć. No i obsadzam to. Nie wiem ile mi z tym zejdzie, ale powiem wam, że marne szanse chyba, żeby dzisiaj jeszcze będzie ruszyć z tym styropianem. No zobaczymy jak to będzie. Zaczęło mrzeć też deszczem sobie trochę, ale wiatr się zmienił na północno-wschodni, więc ta elewacja tam mi nic nie leci pod okapem, więc spoko jest. No i te 5 stopni się utrzymuje, 5,2 teraz, jak wychodziłem z domu, więc jest ok, ta już podciąga, jak to się nazywa, klej, znaczy się już tak jak się dotyka, to nie zostaje nic na ręce, także spoko. Jesteśmy bezpieczni, można by powiedzieć, jeśli chodzi o to. Dobra, utnę tutaj, wzdłuż, dwa boki pierw sobie wkleję, później górę. Zaraz przymierzę jeszcze, czy wszystko jest ok. Czy tam nie będzie nic odstawać czasem. Ale powinno być spoko. Miejsca wystarczająco jest chyba na niego. I tak do góry. No, będzie elegancja. Dobra, to docinam drugiego i teraz wklejam te
i górę i to będzie gotowe. Nie wiem jak z tym klejem, bo ja mam go tutaj trochę. No możliwe, że na te najwyżej zużyję, na jakieś, jakąś paletę oblecę jeszcze. Tutaj kleju chyba nie wiem, czy nakładać, czy nie. Czy delikatnie tylko smarnąć. Może troszkę tylko delikatnie pociągnę, ale nie za wiele i tyle. Dobra, to wklejamy. Tutaj dziada. Właś tam, kurde. A tu na zero lecę do styropianu, nie będę tu nic po ziemnicy przykładał, bo nie ma tu takiej potrzeby, znaczy się, o może tak. No tutaj wszystko i tak równo jest w miarę. Tyle, oje, coś mi tu blokuje, kurde. Przy dole, co mi tu blokuje? Wyżej muszę jeszcze iść. Dobra. No troszkę tu mi coś sprężynuje, kurde, dziad na końcu, ale nie no, niby doszedł. Dobra, to objeżdżam sobie kleję to i jeden będzie wstawiony. Zobaczę, jaki będę miał czas, jak ten, jak skończę tutaj, czy będzie sens jeszcze urabiać tego kleju na styropian i z tym lecieć. Zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie. No chodź, to coś tu mi wlazło jakieś. Dobra, kurde. No właśnie tam, co za mędę. W tą też nie za daleko, żeby tamtą można było złapać. No tu ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Wypadałoby też trochę chyba zjąć i nie tutaj nałożyć tego delikatnie. To bokiem blachy muszę, bo inaczej to nie zrobię. Tak tylko na cieniutko. Później się tynkiem zachlapię i nie będzie nic widać. Najpierw muszę zrobić ten bok, bo tak sobie będę wyciągał sobie ten. Tu mi się będzie ruszał cały. Więc tak też zrobię. Przelecę cały tutaj. Delikatnie. I drugiego wklejam i zaraz górę. Zobaczymy, czy tego kleju mi coś zostanie na tyle, żeby jakieś szpaletę jeszcze oblecieć. Okej, ja dojeżdżam do końca, mam to poobsadzane już prawie. Na samym końcu jestem, także zaraz jeszcze przelecę po dole. Raz tutaj te boki i no coś tam zostało jeszcze w wiaderku, więc może szpaletę przelecę jeszcze jakąś jedną i to będzie na tyle. Nie wiem, czy będę zaczynał, powiem wam, bo już po 15:00 jeszcze na chwilę muszę wyskoczyć do Radka, właśnie zapytać się, czy coś będziemy działać tam w dniu jutrzejszym, więc nie wiem, kurde, czy jest sens cokolwiek mieszać, powiem wam. Chyba nie będę tego ruszał i sobie odpuszczę. Dobra, mam to objechane, zdejmuję tą taśmę, mam nadzieję tylko, że nie zdejmę jej z narożnikiem gdzieś. Robię to od razu, żeby jak w razie gdzieś bym pociągnął, gdzieś by zaszła taśma za narożnik, żeby kurde ten, żeby można jeszcze to było poprawić. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Nie, trochę mi zostało jeszcze tu szpaletę pierwszą, tą od sypialni wezmę, przelecę. I ten, i to chyba będzie na koniec na dzisiaj, bo jeszcze do Radka podskoczę, spytać się, czy jutro będziemy działać z tym gruzem, czy nie. Gdzieś narożnik tylko nie, się nie ruszył. Ale chyba będzie ok. Przy tym trzeba będzie jeszcze po to, kurde, trochę przeszarpałem ten klej, będę musiał jeszcze go lekko blachą przelecieć. Delikatnie. Ale chyba jest ok. No i udało mi.
mi się te dwa boki jeszcze na tym kleju obrobić, więc jest ok. Zawsze tu będzie trochę mniej do roboty na kolejny raz. Nie wiem jak tutaj jest z tym plastikiem, powiem wam, bo to jeszcze mam miejsce tak naprawdę. Zresztą zaraz wam pokażę, może przelecę trochę blachą. No, trochę tu miejsca jeszcze jest, ale tu chyba tynk to po prostu już wypełni podczas pryskania i tyle. I tak to będzie wyglądało, bo tu mamy, zobaczcie, ze 3-4 mm jeszcze luzu. Tak naprawdę, więc... Więc trochę go jest tutaj, widzicie? Ale to chyba trzeba zostawić już tak i po prostu zrobić to później przy tynkowaniu. Uzupełnić, wypełnić i tyle. Kurde, tu jeszcze trochę. Dobra. Weźmy teraz tam za mało. Ja pierdolę, ja to zawsze muszę poprawić, a później wychodzi gorzej jak pierwotnie. Dobra. Będzie dobrze. Tak, stróbka zostawiam, nie liczę tego, bo się to się zaciąga. Jutro go sobie zeskrobię lekko i będzie elegancko. No już nie starczy mi na nic więcej. Dobra. To będzie na tyle. Nie sprzątać. I ten, zobaczcie, tą kubkę gruzu będę jutro zabierał stąd. A pokażemy wam może... Cześć Pawełek. Pokażemy wam może jak ten, jak działa kruszara Radka wykonania. Samoróbka tutaj jest. Nie wiem, czy zapalił. Aha. O. Zimne. Można, można. Elegancko, kurde. Zależy zależy jak mam to wyregulowane, nie? Aha. Jest tak, że wyreguluję, tylko że ta blaszka później mi się tam przestawia, to już szybciej idzie, bo teraz widzisz, gdzieś tam przystanie. Ta stanęła na chwilę, no ta ale biała. Ale jak drugą, dorzucisz czy tam drobniejszego. Tak, że do góry dobije się częściej. Idzie moment, że tak bierzesz, jak mam tutaj miałem tą kubkę, to tylko schylałem się i wrzucałem, schylałem, wrzucałem, że jedno za drugim. A ile ci zajęło to złożenie? To? Tego, no? Kumpel dachówek od kujasy na podwórko śrutownika wrzucał. Aha. I znalazł na internecie kruszarkę, wiesz, żeby zrobić se, nie? Aha. Ja kurwa jak to zobaczyłem, to już mi się zaświeciło to, wiesz, i myślę, kurwa ty, tu kurwa niby takie, wiesz, proste, nie? No. No to już kurwa, z roboty wróciłem i już zacząłem, kurwa, musi być mocne, to z szyny zacząłem brać, ciąć stary, mówię, co ty robisz, ja mówię, kruszarkę. Jak? A projekt ano, jakiś masz? A ja mówię, no z projektu wszystko, taka jest z głowy, kurwa, nie? Ale ten, opona uszkodzona, felga lekko, ale to się wyklepie, nie? Bo spadła to ściana, tak? Tobie? No ściana, a ten. Ona tam dalej stała, nie zdążyłem podbiec, tylko Severin podbieg pomógł mi odciągnąć, bo ten jeden celowniki to były, nie? Aha. To tylko kurwa za głowę się złapałem, bo nad silnikiem tak go obróciło i nad silnikiem, mówię, jak wiesz, silnik... Tak, no było szkoda, no. Tak, dokładnie. Silnik, kurwa. No mam drugi, ale szkoda tego, tak? Powiem ci, w godzinę można było napieprzyć tego gruzu trochę, co? Ja nawet nie wiem, ile tu kruszyłem, ale kurwa, moment.
No widzę, ile tu... Co stoisz, to jest, wiesz... Tak, dokładnie, no. Mam tam tych elementów, trochę nazbierałem, żeby tą tasiemkę zrobić, kurwa, żeby łopatą nie odrzucać, nie? Aha, a jeszcze taśmosią w sensie taki, tak? Że będzie samo wrzucać? Nie, będzie też na, z tego koła napęd i będzie zrobić. No, ale żeby wywalała ten urobiony, czy żeby wrzucać? Nie, żeby urobiony wywalało. A, no, no tak, bo duże to nie wejdą tam, nie? Ale bez kitu to fajny pomysł, no. Ten wałek też tutaj, żeby zrobić na ten wałożysko i szerszy to zrobić, nie? Ale... Aha. Tak? Starczy na własne w te? To kurde. Okej, u mnie koniec. Jeszcze filtr od suszarki przeczyściłem, bo suszyłem pranie dzisiaj, to żeby to na bieżąco czyścić trzeba. No, tą kratkę też zamontowałem, tam tą filtracyjną, taką dodatkową przy wymienniku, żeby jak najdłużej żywotna była ta suszara. No i tyle w sumie na dzisiaj. Jutro plan jest taki, żeby od rana polecieć tu ze styropianem, będę kleił tu sobie styropian. No na zewnątrz nie ma co wychodzić, koło 4 stopni ma jutro być, więc chłodno jak na drugą warstwę, zbyt chłodno. Dlatego wjeżdżam tu jutro, kleję styropian od rana i później Radek się odezwie do mnie, jeszcze z Sylwkiem tylko zagadamy, czy da obradę traktorem się ruszyć tutaj z tym gruzem. No i później ten gruz to sobie trochę tam rozsypie. I taki jest też plan na jutro, także na dzisiaj tyle, spadam, uciekam, trzymajcie się i do zobaczenia w niedzielę, tak jest, czyli jutro. To na razie, cześć, pozdrawiam.